Może zacznę od takich wspomnień. Właściwie poznaliśmy się w roku 1978. Dał się poznać jako znakomity menedżer, jako dobry organizator, jako człowiek o ogromnych zdolnościach dyplomatycznych, że wspomnę tylko, przepraszam za wyrażenie, ale załatwienie tak zwanego hotelu pracowniczego zakładów mięsnych, które się nazywały jako Lipsk, i tenże Lipsk został właściwie, no można powiedzieć, w bardzo piękny sposób zaadaptowany dla potrzeb Wydziału Elektrycznego. No wystarczy powiedzieć, że był przez 12 lat, z tego co pamiętam, dziekanem Wydziału Elektrycznego, natomiast w rektory poszedł na 6 lat i właściwie wszyscy, z którymi rozmawiam, wspominają te czasy dziekaństwa i czasy rektorowania jako bardzo udane dni czy lata Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Opolskiej. No kolejne wspomnienie to są oczywiście konferencje GRE, ale najbardziej w tych wspomnieniach utkwił mi taki jeden moment, który będę pamiętał do końca życia, mianowicie to jest Powódź. I proszę sobie wyobrazić, że jedynym człowiekiem, który nas odwiedził w drugim dniu po powodzi, czyli kiedy właściwie woda już opadła, wody było po kostki, był pan profesor Kabza. Otwieramy okna, bo się już dało okna otworzyć, a w oknie stoi pan profesor Kabza, mówi: dzień dobry, czy państwu czegoś potrzeba? Szanowny Zdzisławie, mieliśmy okazję poznać się na początku lat 90., wtedy kiedy rozpoczął się ostatni etap, najtrudniejszy etap budowy i rozruchu elektrowni Opole. I to wtedy pomogłeś całemu środowisku energetyków opolskich poprzez, jako dziekan Wydziału Elektrycznego i Automatyki, poprzez udostępnienie najlepszych kadr i zasobów Politechniki. Twoje kompetencje energetyczne, naukowo-badawcze zaowocowały wieloma programami naukowo-badawczymi wspierającymi eksploatację elektrowni. Powstało, jak sam lubisz wspominać, największe w Europie laboratorium elektrowni przy Politechnice, gdzie rozwiązywaliśmy liczne problemy w sferze eksploatacji, badania silników, badania obiegów termodynamicznych, czy też na przykład laboratorium, słynne już laboratorium rynków energii. Dzisiaj jest wyjątkowo święto. Ja jako jeden z wielu energetyków, którzy mieli to szczęście, że trafili na profesora Zdzisława Kabzy, który był ich promotorem, bo właśnie praca doktorska z roku 2001 moja została pozytywnie obroniona, a przecież wielu jest wychowanków profesora. Dzisiaj zajmują się poważnymi problemami w energetyce. Szanowny panie profesorze, jak tak ostatnio sięgnąłem datą wstecz, to okazało się, że znamy się już tak bliżej 25 lat, czyli minęło ćwierć wieku. Nasze drogi zetknęły się w zasadzie w momencie, kiedy zacząłem pracę na uczelni. Pracowałem w zespole prawnym profesora Wróbelskiego, zajmowałem się transmisją danych, światłowodami, a pan profesor zajmował się przepływami. Trochę odległa dziedzina. Zaproponował mi pan profesor wtedy współpracę. W zasadzie wykorzystałem swoją wiedzę i dobrze się to skończyło, bo w zasadzie po 3 latach naszej znajomości uzyskałem doktorat na Politechnice Wrocławskiej. Potem w zasadzie pracowałem w katedrze pana profesora. No, pan profesor był bardzo dobrym organizatorem. Był bardzo wymagający, bardzo skrupulatny, umiał zorganizować pracę i ja poniekąd do dzisiaj z tego korzystam, piastując różne funkcje. Pracowaliśmy razem w katedrze, potem w instytucie. Miałem przyjemność potem kierować tym instytutem. No niestety nasze drogi trochę się rozeszły przed 6 laty, kiedy zmieniłem wydział, ale w dalszym ciągu bardzo miło wspominam czasy, w których współpracowaliśmy. W dalszym ciągu co 2 lata wspólnie organizujemy konferencję, w której pan profesor jest głównym inicjatorem i mam nadzieję, że jeszcze kilka takich konferencji uda nam się zorganizować. Nasze kontakty sprzyjały, jestem o tym przekonany, rozwojowi współpracy między Politechniką Opolską a Politechniką Śląską, ale sprzyjały także właściwemu rozumieniu wspomagania przez naukę energetyki. Za ważne uważam podjęcie organizacji konferencji Forum Energetyków.
Życzę panu, profesorowi, życzę ci Zdzichu przede wszystkim długich, długich dni życia w zdrowiu, zadowolenia z osób najbliższych ci i oczywiście zadowolenia ze swoich wychowanków. Szanowny Zdzisławie, drogi jubilacie, chcemy złożyć ci najlepsze życzenia, abyś mógł dalej wykorzystywać swoje kompetencje, swoje doświadczenie w wielu trudnych procesach, które nas czekają w zakresie restrukturyzacji krajowej energetyki. A prywatnie życzymy ci dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności dla ciebie i twoich najbliższych i niech ten sympatyczny uśmiech nigdy nie schodzi z twojego dostojnego oblicza. Z okazji tego pięknego jubileuszu chciałem panu profesorowi życzyć 100 lat, a właściwie to więcej, bo 100 lat to już niedługo minie, więc żeby pan sobie cieszył się zdrowiem, żeby mógł dalej z nami współpracować, wychowywać być może kolejne pokolenia, tak jak i mnie i współpracowników naszych. Pan profesor w zasadzie wychował, pokazał jak wygląda nauka, żebyśmy potrafili też w przyszłości wychować kolejne pokolenia. Z okazji jubileuszu wyrazić głęboki szacunek dla jego osiągnięć, ale jednocześnie nie powinniśmy zapomnieć o tym, że pan profesor jest pełen sił do podejmowania nowych zadań i tego mu gorąco życzę, żeby te wszystkie jego zamysły były w pełni zrealizowane. Drogi profesorze, drogi rektorze, wreszcie drogi przyjacielu, w ten wspaniały jubileusz 80-lecia twoich urodzin, po pierwsze chcemy ci życzyć dalszych wspaniałych lat, sukcesów, zdrowia, szczęścia w życiu osobistym, ale też w pracy, w której ciągle jesteś czynny, jesteś potrzebny i będziesz potrzebny. Przypomnę, że budowałeś tę uczelnię, budowałeś ją w czasie, kiedy byłeś rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej, z której powstała Politechnika Opolska. Budowałeś ją poprzez to, że byłeś nauczycielem, a ja wtedy byłem studentem. Budowałeś tę uczelnię dla dobra lokalnego przemysłu, ale teraz już i przemysłu całej Polski, a nawet i kontaktów na świecie. Za to wszystko jako urzędujący rektor w imieniu całej społeczności wyrażam wielkie podziękowania z nadzieją, że nasza praca zyska nowego, ambitnego, dynamicznego wymiaru. W tym dniu, w dniu twoich 80. urodzin, jeszcze raz wspominam całe twoje zaangażowanie dla Politechniki Opolskiej, dla naszego środowiska. Jestem dumny, że mogłem odebrać dyplom ukończenia studiów magisterskich z twoim podpisem. Wszystkiego dobrego.